lustrzem kłokną kwiatem samotność pod szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokoję wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare póki życzą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żare póki nie użycie wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psów. Wiesz już na pewno, świeżością żegną to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare póki użycią wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żare póki nie użycie wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec za ciasnym bucie, gdy twardy pluch? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare póki użycia wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żare póki nie użycia wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość wręczenia stypendiów burmistrza Myśliborza rozpoczęliśmy występem solisty studia piosenki działającego przy Myśliborskim Ośrodku Kultury Antoniego Płaczka. Brawo. Szanowni Państwo, stypendium burmistrza to ogromne wyróżnienie, dowód ciężkiej pracy i talentu młodych ludzi, rozwijających swoje pasje, realizujących swoje marzenia, dążących do osiągnięcia postawionych sobie celów. To wszystko jest możliwe dzięki skonsolidowanej współpracy stypendystów, ich trenerów, instruktorów, opiekunów, a także rodziców, którzy wspierają młodych ludzi w realizowaniu ich pasji, zdolności oraz determinacji w dążeniu do celu. Jest mi zatem niezmiernie miło powitać na dzisiejszej uroczystości burmistrza Myśliborza, pana Piotra Sobolewskiego. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu, pana Marka Antczaka. Radnych Rady Miejskiej w Myśliborzu. Widzę, że są obecni. Dyrektora Myśliborskiego Ośrodka Kultury, panią Dorotę Wolanę. W sposób szczególny witam serdecznie was, drodzy stypendyści i nagrodzeni. Witam trenerów, instruktorów, opiekunów, dyrektorów szkół oraz rodziców i dziadków, bo też widzę takowych, przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam także myśliborską telewizję reprezentowaną przez panią Lidię Beruk.
rocznie przyznawane są stypendia, nagrody oraz wyróżnienia burmistrza w związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej. Uchwała z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i uchwała jeszcze dotyczy gimnazjów w gminie Myślibórz. Uchwała z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendium sportowych, nagród i wyróżnień oraz z dnia 20 września 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych. Zanim przystąpimy do uhonorowania tegorocznych stypendystów i nagrodzonych, proszę o zabranie głosu burmistrza Myśliborza, pana Piotra Sobolewskiego. Bardzo się cieszę, że po 2 latach przerwy spowodowanej przez pandemię ponownie mogę się spotkać, możemy się spotkać ze stypendystami, z młodymi osobami, wyróżnionymi i nagrodzonymi w 3 kategoriach, jak wspomniała pani naczelnik, w 3 kategoriach osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych. To zawsze dla mnie było bardzo ważne wydarzenie. Tak zresztą pozostaje do dziś, móc osobiście dokonać wręczenia aktów przyznania nagrody w danej dziedzinie i uścisnąć dłoń najbardziej utalentowanym reprezentantom młodego myśliborskiego pokolenia. Niemniej, zawsze przy tej okazji podkreślam, zaznaczam i nie inaczej będzie dzisiaj, że sam talent, sam tylko talent, czyli wrodzone predyspozycje, czyli niezwykłe, samorodne uzdolnienie do czegoś, że sam talent stanowi zaledwie ułamek składający się na sumę gwarantującą, na sumę tworzącą sukces. Zdecydowanie bowiem większa część całej tej układanki, która przywiodła was, stypendystów, dzisiaj w to miejsce, to ta większa część to jest systematyczna, konsekwentna, codzienna praca. Praca polegająca właśnie na rozwoju tego talentu. Praca polegająca na dążeniu do celu mimo upadków, mimo porażek i to nie tylko w tym klasycznym, sportowym rozumieniu tych pojęć, ale także w szerszym kontekście, rozumianym jako codzienna, niezłomna walka z własnymi zwątpieniami, z własnymi słabościami. I z tego właśnie cieszę się najbardziej, że dziś mogę, możemy nagrodzić tych, którzy swoją konsekwentną pracą, codziennym wysiłkiem udowadniają, że po pierwsze warto mieć marzenia, po drugie warto wyznaczać sobie cele i często po prostu warto łamać się samemu ze sobą, żeby te cele osiągać, żeby te marzenia realizować. To jest znakomity przykład dla wszystkich. Jeszcze jedna osobista refleksja przy tej okazji. Podczas dzisiejszej uroczystości wręczone zostaną za chwilę wyróżnienia, stypendia i nagrody w taki zindywidualizowany sposób. Trudne słowo. Znaczy każdy otrzyma osobny, spersonalizowany dokument, czyli akt przyznania takiegoż wyróżnienia, ale niektóre z tych wyróżnień, z tych nagród, mam tu na myśli tę przestrzeń sportową, w kategorii sportowej, niektóre z tych wyróżnień zostały zdobyte, uzyskane dzięki uczestnictwu w grach zespołowych, dzięki uczestnictwu w konkurencjach drużynowych. I w mojej ocenie to jest niezwykle cenne zjawisko. Oznacza ono bowiem, że nie tylko potrafimy osiągać znakomite efekty w rozwoju właśnie indywidualnym, osobowym, ale także, że zaczynamy, że jesteśmy świadomi swojej roli i wartości tej roli w kontekście współpracy w drużynie, współpracy w zespole, że dostrzegamy także wartość bycia częścią zespołu.
W tym zespole trzeba przecież się porozumiewać, trzeba wypracować jakiś język komunikacji, nauczyć się zatem słuchać partnera, partnerki, który jest w zespole, być gotowym do wzajemnego wspierania się, do wzajemnej pomocy. Mało tego, praca w drużynie, praca w zespole wymaga czasami ode mnie, a nawet częściej niż czasami, rezygnacji z własnych upodobań, z własnego ja na rzecz dobra zespołu, mojej drużyny. Takie doświadczenie, takie perspektywiczne i świadome postrzeganie rzeczywistości w mojej ocenie jest absolutnie niezwykłe i bardzo wartościowe, zwłaszcza w tym, no już za progiem, dorosłym świecie, w którym właśnie umiejętność pracy w zespole odgrywa niezwykle ważną rolę na drodze do osiągnięcia tego, co się nazywa sukcesem życiowym. Bardzo się cieszę, że takie elementy, takie aspekty też się dzisiaj tutaj na tej scenie pojawią. Co nie zmienia faktu oczywiście, że wszystkie te indywidualne sukcesy są jak najbardziej znakomite i bardzo, bardzo ważne. Na zakończenie bardzo pragnę serdecznie podziękować, idąc w sukurs pani naczelnik, wszystkim wspierającym rozwój młodego pokolenia. W tej części naszego regionu, jakim jest południe Pomorza Zachodniego, w gminie, w mieście Myślibórz, nauczycielom i wychowawcom, prezesom klubów i trenerom, rodzicom, opiekunom, dziadkom, babciom, wszystkim serdecznie dziękuję, sponsorom dziękuję, choć wiem, że to zwykle najczęściej rodzice i opiekunowie są tymi sponsorami, oprócz też gminy, która staramy się dostrzegać ten rozwój i wspierać go. Przed wszystkimi wymienionymi chylę dzisiaj czoło i proszę tylko o jedno, nie ustawajcie w wysiłkach. Nie ustawajcie w wysiłkach. Raz jeszcze gratuluję wszystkim stypendystom, wszystkim nagrodzonym. A teraz, pani naczelnik, szanowni państwo, pozwólcie uścisnąć burmistrzowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej wspólnie dłonie naszych stypendystów, dłonie naszych wybitnych, młodych ludzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Cóż, mnie pozostaje tylko przyłączyć się tutaj do gratulacji, podziękowań i tyle ciepłych słów skierowanych do państwa przez pana burmistrza. I z przyjemnością pragnę wymienić z imienia i nazwiska tegorocznych stypendystów i nagrodzonych wraz z ich osiągnięciami. Rozpoczniemy od osiągnięć sportowych. Maksymilian Lisiecki, Miejski Klub Pływacki Myślibórz. Drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce w biegu na 2000 metrów. Pierwsze miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w lekkiej atletyce w Poznaniu w biegu na 1000 metrów. Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Województwa w lekkiej atletyce w biegu na 2000 metrów w Szczecinie. Druga osoba nagrodzona to Martyna Fijałkowska, Miejski Klub Pływacki Myślibórz. Ósme miejsce indywidualnie i drugie miejsce w sztafecie w dwuboju w letnich Mistrzostwach Polski w dwuboju i trójboju nowoczesnym w Szczecinku. 13 miejsce indywidualnie w dwuboju. 4 miejsce w sztafecie w dwuboju w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w pięcioboju nowoczesnym w Krakowie. Milena Jabłońska, także Miejski Klub Pływacki Myślibórz, drugie miejsce indywidualnie, drugie miejsce w sztafecie w dwuboju w letnich Mistrzostwach Polski w dwuboju i trójboju nowoczesnym w Szczecinku, drugie miejsce indywidualnie w dwuboju w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w pięcioboju nowoczesnym w Krakowie. Uczennica ta ponadto osiągnęła sukces w postaci 11 miejsca w ogólnopolskim finale w sztafetowych biegach przełajowych
więc zespołowo jeszcze tutaj wystąpi, w Tomaszowie Lubelskim pierwsze miejsce w Mistrzostwach Województwa w sztafetowych biegach przełajowych, w Gryfinie pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych, w Różańsku, będąc zawodnikiem uczniowskiego klubu sportowego Opty, działającego przy szkole podstawowej nr 3 w Myśliborzu. Lena Lenart, Miejski Klub Pływacki Myślibórz, pierwsze miejsce indywidualnie w dwuboju w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, w dwuboju nowoczesnym w Dżonkowie. Maja Schondelmajer, Miejski Klub Pływacki Myślibórz, drugie miejsce indywidualnie w trójboju w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w pięcioboju nowoczesnym w Krakowie. Zuzanna Komoda, Miejski Klub Pływacki Myślibórz, drugie miejsce indywidualnie w dwuboju w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, w dwuboju nowoczesnym w Dżonkowie. Kaja Karwecka, Miejski Klub Pływacki Myślibórz, 19 miejsce indywidualnie w dwuboju, finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pięcioboju nowoczesnym w Krakowie. A stypendia są wyższe niż w ubiegłym roku, nawet więcej niż inflacja. Gratulujemy. I plan jest taki, że wracamy, a później będziemy prosić do wspólnego zdjęcia. Tak. Prosimy Martynę Fijołkowską. W zestawie jest jeszcze list gratulacyjny dla opiekunów, dla rodziców. Proszę na stopy. Prosimy Milenę Jabłońską, również Miejski Klub Pływacki Myśliwy. Myśliwórz. Piękny uścisk, ściskam dłoń. Wręczam panu przyznane stypendium. Chodź między nas. Chodźmy teraz dać gratulujemy, dziękujemy. Poprosimy Maję Schondelmajer. Maja bierze tata Maja. Proszę przekazać mu się dłoni. Serdeczne gratulacje. Poprosimy Zuzannę Komodę. Miejski Klub Pływacki Myśliwórz. Przepraszam. Dziękujemy. Poprosimy Kaję Karwecką, również Miejski Klub Pływacki Myśliwórz. Nikola Jędrych, Atletyczny Klub Sportowy, podnoszenie ciężarów, członek kadry wojewódzkiej do lat 20, piąte miejsce w Mistrzostwach Polski, również do lat 20, czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski LZS do lat 20, szóste miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 23, trzecie miejsce i brązowy medal w Mistrzostwach Międzywojewódzkich, drugie miejsce i srebrny medal w Mistrzostwach Województwa do lat 20. Zapraszamy do środka.
Rytel, Atletyczny Klub Sportowy Podnoszenie Ciężarów, członek kadry narodowej, czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 20, trzecie miejsce i brązowy medal w Mistrzostwach Polski LZS do lat 20, drugie miejsce i srebrny medal w Mistrzostwach Międzywojewódzkich, pierwsze miejsce i złoty medal w Mistrzostwach Województwa do lat 20. Prosimy Julię Pytel. Na scenie Ryszard Nasiłowski, wieloletni trener AKS. Brawa dla was. Amelia Zioła, Atletyczny Klub Sportowy Podnoszenie Ciężarów, członek kadry wojewódzkiej do lat 15, piąte miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 15, czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski LZS również do lat 15, drugie miejsce i srebrny medal w Mistrzostwach Międzywojewódzkich do lat 15, pierwsze miejsce i złoty medal w Mistrzostwach Województwa do lat 15. Poprosimy Amelię Zioła. Atletyczny Klub Sportowy Podnoszenie Ciężarów, członek kadry wojewódzkiej do lat 17, trzecie miejsce i brązowy medal w Mistrzostwach Polski do lat 17, pierwsze miejsce i złoty medal w Mistrzostwach Polski LZS do lat 17, drugie miejsce i srebrny medal w Igrzyskach Ogólnopolskich do lat 17, pierwsze miejsce i złoty medal w Mistrzostwach Międzywojewódzkich oraz pierwsze miejsce i również złoty medal również w Mistrzostwach Wojewódzkich. Poprosimy Miłosza Cyganowskiego. Atletyczny Klub Sportowy Podnoszenie Ciężarów, członek kadry wojewódzkiej do lat 20, czwarte miejsce w Mistrzostwach Polskich do lat 20, drugie miejsce i srebrny medal w Mistrzostwach Polski LZS do lat 20, pierwsze miejsce i złoty medal w Mistrzostwach Międzywojewódzkich do lat 20 i pierwsze miejsce i złoty medal w Mistrzostwach Województwa do lat 20. Prosimy Darię Dyndał. Atletyczny Klub Sportowy Podnoszenie Ciężarów, członek kadry wojewódzkiej do lat 23, trzecie miejsce i brązowy medal w Mistrzostwach Polski do lat 23, drugie miejsce i srebrny medal w Mistrzostwach Polski, drugie miejsce i srebrny medal w Mistrzostwach Międzywojewódzkich i pierwsze miejsce i złoty medal w Mistrzostwach Województwa. Prosimy Ewę Kiełbus. Marta Kożuchowska, Atletyczny Klub Sportowy Podnoszenie Ciężarów, członek kadry narodowej do 23 lat, drugie miejsce i srebrny medal w Mistrzostwach Polski do lat 23, pierwsze miejsce i złoty medal w Mistrzostwach Polski LZS do lat 23,
drugie miejsce i srebrny medal w akademickich mistrzostwach Polski, pierwsze miejsce i złoty medal w mistrzostwach międzywojewódzkich i również pierwsze miejsce i także złoty medal w mistrzostwach województwa. Marta Kożuchowska, prosimy. Ryszarda Siłowska. Wiele pokoleń. Wspaniały zawodnik. Lena Banaszak, Atletyczny Klub Sportowy, również podnoszenie ciężarów, członek kadry wojewódzkiej do lat 15, trzecie miejsce i brązowy medal w Mistrzostwach Polski do lat 15, czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski LZS do lat 15, drugie miejsce w Mistrzostwach Międzywojewódzkich i pierwsze miejsce i złoty medal w Mistrzostwach Województwa. Lena Banaszak. Banaszak, przepraszam. Nowak Bartosz, Międzyszkolny Klub Sportowy Szkuner, regaty, czterokrotne zajęcie pierwszego miejsca na poziomie regionalnym o Puchar Ziem Zachodnich klasy Omega, na poziomie ogólnopolskim zajęcie szóstego miejsca o Puchar klasy Omega Standard oraz trzeciego miejsca i uzyskanie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski klasy Omega w składzie Bartosz Nowak, Mirosław Misiaczek, Adam Pachowicz. Nowak Bartosz. To załoga w sztafecie pokoleń. Za wyróżniające wyniki sportowe jednorazową nagrodę otrzymują. Za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Województwa w piłce koszykowej 3x3 dziewcząt oraz awans do finału krajowego otrzymują Julia Bogusz, Maja Dobroń, Julia Pawlak, Oliwia Kosmala. Poprosimy dziewczęta cały zespół, wystąpienie. Całą drużynę. Jest awans też do etapu tak, ogólnopolskiego, krajowego, tak. Dobrze, dziewczyny, pokażcie się za wnioski. Zajęcie 11 miejsca w ogólnopolskim finale w sztafetowych biegach przełajowych w Tomaszowie Lubelskim. Pierwszego miejsca w Mistrzostwach Województwa w sztafetowych biegach przełajowych w Gryfinie. Pierwszego miejsca w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych w Różańsku otrzymują Oliwia Sielawa, Natalia Chmielewska, Julia Korba, Zuzanna Grzęda, Maja Wojtanowska, Antonina Kwaśna. W sztafecie brała również nagrodzona wcześniej uczennica Milena Jabłońska, która otrzymała stypendium. Jedno otrzyma jeszcze jedno, ale poprosimy o wystąpienie Oliwii Sielawy, Natalii Kielewskiej, Julii Korby, Zuzanny Grzędy, Maji Wojtanowskiej, Antoniny Kwaśnej i zapraszam.
zapraszamy celem uściśnięcia dłoni przez pana burmistrza również Milenę Jabłońską, która otrzymała stypendium. Zajmijcie się, my spróbujemy was po kolei namierzyć ze stypendiami, z nagrodami. Mieścimy się? Dobra, ja mam skutek zębę. Jednorazową nagrodę otrzymują również Nikola Zagórska i Emilia Kula za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Województwa w sztafetowych biegach przełajowych w Gryfinie oraz pierwszego miejsca w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych w Różańsku. Prosimy Nikolę Zagórską, Emilię Kulę. Za zajęcie trzeciego miejsca w finale wojewódzkich igrzysk dzieci w piłce nożnej chłopców jednorazową nagrodę otrzymują Marcel Werecki, Borys Śliwiak, Marcel Nowicki, Szymon Major, Błażej Major, Nikolas Kluba, Igor Jaskulski, Kornel Derek, Michał Cholewa i Maciej Chałupka. Poprosimy o wystąpienie wszystkich. Przechodzimy do drugiej grupy stypendystów, a mianowicie do osiągnięć, do stypendystów, którzy osiągają sukcesy w nauce. Do wyróżnionych stypendystów należą Mateusz Sobański, uczeń szkoły podstawowej nr 2 w Myśliborzu,
finalista 21. konkursu matematycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych organizowanego przez 13. Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie oraz osiągnięcie bardzo wysokiego wyniku w międzynarodowym konkursie Kangur. Prosimy Mateusza o wystąpienie i odebranie z rąk pana burmistrza i pana przewodniczącego stypendium. Filip Topolski, uczeń szkoły podstawowej nr 2 w Myśliborzu, finalista konkursu matematycznego organizowanego przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty, laureat 21. konkursu matematycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie, laureat 19. konkursu humanistycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie i oczywiście bardzo dobry również wynik w międzynarodowym konkursie Kangur matematyczny. Widzę, Filip już dotarł. Gratulujemy. Aleksandra Sapiegórska, uczennica szkoły podstawowej nr 2 w Myśliborzu, laureatka 19. konkursu humanistycznego dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie. Zapraszamy Olę Sapiegórską. Uczennica szkoły podstawowej nr 2 w Myśliborzu, laureatka 19. konkursu humanistycznego dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie, finalistka 3. olimpiady literatury i języka polskiego dla szkół podstawowych przeprowadzonej przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w trybie zdalnym. Zapraszamy Sarę Oświecińską. Uczennica szkoły podstawowej nr 2 w Myśliborzu, finalistka 19. konkursu humanistycznego dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie. Zapraszamy Wiktorię Nowak. Kowalska, uczennica szkoły podstawowej nr 2 w Myśliborzu, finalistka 19. konkursu humanistycznego dla uczniów klas 7-8 organizowanego przez 13 LO w Szczecinie. Julia Kowalska, prosimy. Leo Czerwiński, uczeń szkoły podstawowej nr 2 w Myśliborzu,
finalista konkursu biologicznego organizowanego przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Nina Matuszak, uczennica szkoły podstawowej nr 3 w Myśliborzu, finalistka konkursu języka angielskiego organizowanego przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty, finalistka 21. konkursu matematycznego dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie i dodatkowo wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Milena Jabłońska, uczennica szkoły podstawowej nr 3 w Myśliborzu, finalistka 19. konkursu humanistycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie. Lena Gniedy, uczennica szkoły podstawowej nr 3 w Myśliborzu, finalistka 19. konkursu humanistycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie. Zapraszamy Lenę. Kornel Lęczewski, uczeń szkoły podstawowej nr 3 w Myśliborzu, finalista 21. konkursu matematycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie. Barbara Urbanowicz, uczennica szkoły podstawowej nr 3 w Myśliborzu, finalistka 9. konkursu przyrodniczego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie. Uczennica szkoły podstawowej nr 3 w Myśliborzu, finalistka 21. konkursu matematycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych organizowanego przez 13 LO w Szczecinie i finalistka 9. konkursu przyrodniczego dla uczniów też na poziomie klas 4-6, też organizowanego przez 13 w cudzysłowie w Szczecinie, znaną, słynną 13 w Szczecinie. Brawa dla Kai. Karolina Bernat, uczennica szkoły podstawowej nr 3 w Myśliborzu, finalistka 19. konkursu humanistycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zapraszamy, organizowanego przez 13 szczecińską.
Miłosz Wawrzyniak, uczeń szkoły podstawowej nr 3 w Myślibożu, finalista konkursu historycznego organizowanego przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Miłosz Wawrzyniak, zapraszam. Uczeń szkoły podstawowej nr 3 w Myślibożu, finalista konkursu biologicznego organizowanego przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Futyma, uczennica szkoły podstawowej nr 3 w Myślibożu, finalistka konkursu języka polskiego organizowanego przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty, finalistka konkursu języka angielskiego organizowanego także przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty, finalistka 19 konkursu humanistycznego dla uczniów klas 7-8, organizowanego przez 13 w Szczecinie. Zapraszamy Oliwię Futyma. Ale masz tych osiągnięć, talent. Dziękujemy bardzo. To byli wszyscy nagrodzeni stypendyści, nagrodzeni, wyróżnieni w zakresie swoich osiągnięć, jeśli chodzi o naukę. Zostało nam jeszcze jedno, jeszcze podkreślenie jednego sukcesu, a mianowicie podkreślenie osiągnięć właśnie w kategorii artystycznej, nagrodę otrzymuje Antoni Płaczek, uczestnik studia piosenki Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Człowiek o wielu zdolnościach, talentach, osiągnięciach, ale w nagrodach wymienię, proszę, żeby się nie obraził, ale tylko kilka, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. Finalista Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Filmowej i Muzykalowej w Bydgoszczy, finalista III Ogólnopolskiego Festiwalu Gwiazd Polskiej Estrady w Chojnie, laureat III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Eleni po Słonecznej Stronie Życia w Bielawie, wyróżnienie w 15. Małopolskim Festiwalu Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem w Bochni, pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Jeszcze Wiruje Twoja Płyta piosenki Krzysztofa Krawczyka we Wrocławiu, finalista 6. Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Gwiazd w Szczecinie, finalista 2. Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Jobka w Otrębusach, 2. miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Przebojów Gwiazd Polskiej Estrady w Lipianach. Zapraszamy Antoniego Płaczka, żeby pan burmistrz wręczył nagrodę wraz z panem przewodniczącym. Do domu czas na święta, by zobaczyć wszystkich razem. Zwalniam na zakręty.
tak, jak ta droga dłuży się. Zmienia bieg i wiatr, kolędy niesie. To z dawnych lat, pamiętam jeszcze je. Wzywa mnie ten świat, do domu czas na święta. Do domu czas na święta. Pan na bałcie obok, też na twarzy uśmiech ma. O świętach pewnie marzy, też do domu chce jak ja. W korku tłok i ścisk, sumiemy wszyscy tak trochę źli, a trochę bliscy. Tak nas łączył los, każdy chce na święta. Do domu czas na święta. Tyle wspomnień, ile w nas. I każdy już obok chce tam być. Tak samo jak ja. Jak ty. Jak ja. A wy? Facet w aucie obok, też na twarzy uśmiech ma. O świętach pewnie marzy, też do domu chce jak ja. W korku dwóch i ścisk, sumiemy wszyscy tak trochę źli, a trochę bliscy. Tak nas łączył los, każdy chce na święta. Do domu czas na święta. Tyle wspomnień, ile w nas. Do domu czas na święta. Tyle wspomnień, ile w nas. I każdy chce na święta. Tyle wspomnień, ile w nas. I każdy już obok chce tam być. Go ahead.
jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Nie bój ziemi, nie bój ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie,